Dobry? Dzisiejsze audio duszy Altusy. Tak, kur... Altusy. Legendarne polskie kolumny, zespoły głośnikowe. Przedmiot westchnień niektórych pryszczatych nastolatków oraz wąsatych Januszy. Kolumny tak znane i oklepane jak B5 w dieslu. Przynajmniej kochane tak samo przez naród. Niejedna remiza po imprezie nagłośnionej Altusami wymieniała kafelki oraz sprute zasłony. No to jest niepodważalne. Owe kolumny niestety wymyślono pod koniec lat 70., gdzie w Polsce panowała szaro-burawa atmosfera z uwagi na ustrój polityczny. Faceci mieli wąsy, zagraniczna muza była zakazana, a w domach każdy miał komotkę z zambrowa pierdolonym fornilem tak nudnym jak pierogi twojej teściowej. Projekt przez lata po taniości ewoluował, głośniki po jednej stronie, żeby nie trzeba było stawiać osobnej grażyny na etacie do montażu drugiego frontu we wrześni. Było to również wygodne, bo jak na przykład bąbelek uszkodził jedną z kolumn, to wystarczyło dokupić po prostu lewą i nie było pieprzenia przez telefon na zamiejscowej o tym, czy to jednak prawa kolumna, czy może lewa kolumna. Na przestrzeni lat najebali tyle modeli, że chyba tylko w wersji Toyoty Corolli jest więcej niż modeli Altusów. Wyprodukowali 65, 75, 100, 110, 120, 140, 150, 200, 300, 380. Brakło im powietrza. Tak naprawdę już w czasie premiery był to gniot technologiczny w porównaniu do zachodnich konstrukcji. Czym kraj bardziej się rozwija, tym Altusy robiły się coraz bardziej gówniane. Cięższe deski, przetworniki technologicznie z czasów pierwszych ubotów, brak frezów, pseudobaz refleksy, cała byle jakość. Niestety z racji popularności i dostępności, szczególnie w kolorowych latach 90., kolumny stały się obiektem kultu podatnym na agrotuning. Ilość modyfikacji przez pseudospecjalistów, którzy naczytali się trochę o akustyce i myślą, że są w stanie modyfikować kolumny, można by porównać do ilości aktów głównych Saszy Grey w jej filmach. Grupy internetowe są przesycone gówniarzami, którzy dopiero odkryli swojego świętego Graala albo dostali po spadku po dziadku pytaniami w stylu: hej, jaki kąt na gwizdek? Hej, jak dodać basu? Hej, na co zmienić tubę? Hej, jaki bas spasuje w ten otwór? Hej, altusy są zjebane, weź to oddaj powodzianom i kup coś normalnego, a oszczędzisz sobie słuchu na starość. Każdy zna legendarne brzmienie altusów, lecz... jeśli jesteś starszy, głuchy i lubisz, jak twoja stara na ciebie dreryja, to jest to projekt idealny dla ciebie. Wysokie tony tną bębenki niczym Wisła wały podczas powodzi w 97 roku. Zaś niskie tony, tak pożądane przez fanów marki, są jak jednorazowy seks analny pomiędzy facetami. Niby jestem hetero i nie pasuje mi to, ale z drugiej strony raz pupę to jednak może fajnie i będę mógł z tym żyć. Ogólnie rzecz biorąc, potężne buczy pudła do napierdalania Diorką albo ulubionym Techniksem. Tak, to fani marki najczęściej lubią. Oczywiście, jeśli trafia to w twoje gusta. To już wiedz, że się diabeł nim interesuje. Jak zapewne wiesz, altusy są jak religia. Spróbowałeś raz i już nigdy nie zamienisz, no bo przecież wstyd się przyznać. Wszystkie inne kolumny dla ciebie nie będą mieć ani gwizdków, ani bassu i ogólnie nie będą mieć żadnej dynamiki. Jeśli pieniążki to dla ciebie nie problem i czujesz, że jesteś lokalnym Escobarem agroturystyki, to bez problemu możesz zlecić tuning swoich wymarzonych perełek do firmy, która zainstaluje ci elementy zwrotnicy przewyższające ceną twoje ego i 1/10 budżetu gminy, w której mieszkasz. Lecz nie zdziw się, drogi audiofilu, tonsilarzu, altusiarzu, że po modzie szału nie będzie. Wtedy czeka cię sprzedaż, brak kupujących, rozczarowanie, walka z samym sobą. Mógłbyś za to kupić opony do Ursusa, a w zamian masz olejowe kądy w altusie i, jak to powiedzieć, stary. Szwagier, który robił pomiary, ma bekę, a tobie chuj nie gra, pewnie wina Tuska.